Witam bardzo serdecznie, gramy w co chcemy, Darksiders 2, idziemy oczyścić drugie źródło ze spaczenia, pierwsze mamy już za sobą. Tu już jest jakieś spaczenie. Tam wymaga klucza, czyli szykuje się niezła zabawa. Kolejna zasadzka. No oczywiście. Dość wytrzymały jest skubaniec. Ale jak widać, niewystarczająco. Egzekucja, bardzo ładnie. I bierzemy się za następnego. Skubaniec. Ten też jest z tych twardszych. Ładnie odskoczyłem i za chwilę go wykończę. Dobra. Już mi nic więcej nie zostawili. O, znowu ten dziwaczny stworek. Tu jest na dole. Aha, na dole jest kulka. Zobaczmy więc, co się tu dzieje. Aha, tu jest portal. Czy ten portal jest już natychmiast mi potrzebny? Oho, kolejne zastępy aniołów. Ale jeden od razu podlega egzekucji. Bardzo ładnie wykończyłem drugiego, został jeszcze jeden. I znowu egzekucja. Doskonale, krótko, zwięźle i na temat. Odblokowałem znowu przejście. Trochę poskaczemy po ścianach. Teraz na górę. Aha, już wiem, gdzie jestem.
Dobra, teraz powiem szczerze, nie do końca pamiętam. Co należało zrobić? Teraz udało mi się otworzyć właśnie przejście z tej strony. Na pewno będę potrzebował tego. Dobra. Został wykończony. Przyda mi się na pewno to. I przyda mi się rozdzieracz dusz. O Jezus, kolejny. Wkurzającej istoty. O właśnie. Ja nie pamiętam, jak się to robiło. Chodzi po prostu o to, żeby po... A nie, dobrze. Już wiem. Teraz puścimy. To wróci do swojego poziomu. Bo ja pamiętam, że miałem z tym duże problemy. No co jest? Nie da się przestrzelić? Przecież dawało się. Coś spieprzyłem. Momencik. Przekręcę jeszcze raz. Dobra, może bym się udało zresetować chociaż. O właśnie. I teraz dopiero puścimy. Niepotrzebnie pewnie za mocno. Rzuciłem. No co jest do cholery? No właśnie. Teraz powinno być dobrze. Teraz przekręcimy tą dźwignią. Zmień postać. O właśnie. I przeskakujemy. No właśnie. Jakbym zrobił to tak po prostu, rzucając delikatnie, to niestety, ale bym spadł po prostu, bo byłaby to zbyt niska moc, a właśnie chodziło o to, żeby
było z jak największą siłą. Dobra, możemy go wykończyć. Doskonałe jest to, że coraz częściej mogę używać. Eliminacji poprzez. Zaczyna mnie wkurzać to stworzenie. Jest naprawdę irytujące. Tego przydaje się właśnie używanie skrótów klawiszowych od czasu do czasu. Dobra, coś możemy na górze znaleźć. Aha. I jesteśmy. Aha. Na samym początku. Dobra, teraz zeskoczymy sobie tutaj, weźmiemy skrzyneczkę. Przyda się to na pewno. Jak nie bezpośrednio, to chociaż pośrednio. Tylko teraz, jak ja mam wejść na górę? Zagadka. Tędy. Aż, misiu, nie drażnij się ze mną, skakuj. Dobra. Wykończyłem kolejnych dwóch upierdliwców. Mam cztery potki w zanadrzu. Aha, tu jest. Kolejne miejsce, gdzie trzeba użyć portalu. Tam na dole było, jak dobrze pamiętam. Jeśli się nie mylę, prawda? Czyli będziemy musieli przejść z powrotem tutaj i zejść tam na dół. Cholera, spadłem. Mam nadzieję, że nie będzie za daleko, żeby tego dokonać. Trochę się, jak widać, trzeba tutaj pokręcić, ale no właśnie, tutaj działa, czyli powinno być sam raz akurat. Dokładnie. No i tym sposobem drugą stronę już też mamy czystą. Możemy spokojnie sobie. Spadłem. Fuck. O. Dobrze, że tu przyszedłem. Artefakt dynastii. Nawet nie wiem, który. Jak wspomniałem w którymś z ostatnich odcinków, questami pobocznymi ostatecznie zajmiemy się później. Będę chciał dokończyć, znaleźć te miejsca, co trudniejsze. Później, teraz dostaliśmy się tutaj. O, tu jest jakiś krasnal.
Znajdź gnomy gnomada. Są takie cztery gdzieś tutaj na mapie. Jest to quest dodatkowy tej części. No nic. Aha, tam już byłem. Nie muszę chyba tam iść. Albo i wypadałoby, bo tam są jakieś ten. To na pewno coś tam znajdziemy. Podejrzewam, że mógłbym po prostu wrócić i przejść, ale zobaczmy, co się w takim razie znajduje tutaj. Skrzynia. I jakaś zbroja jest. Zobaczmy, co to za zbroja w sumie. Mam tu dużo itemów, jak widać. O, dużo obrony. Dużo też dodatkowo siły przyda się. Tu jest mniejsza obrona. O, tu są jeszcze jakieś 34, 48, 11. Magia, odporność. Nie, tego nie chcemy. Mamy jeszcze jakieś budki. Zdrowie, regeneracja zdrowia, obrażenia od trafienia krytycznego. A weźmy, bo ma więcej obrony. Chociaż mniej siły będę miał, to mimo wszystko uważam, że to jest dobry akurat wybór. Aha, te są zmaksowane. Nie mam żadnych nowych. Żadne z tych kost nie są lepsze. Nawet pod względem damage'u. Od razu się wygląd zmienił. Wygląda troszeczkę jak książę po śmierci. Mroczny książę. Przynajmniej tak mi się kojarzy, no nie wiem jak wam. No i przechodzimy sobie dalej. Kolejne drzwi. Aha, jesteśmy z drugiej strony teraz. Może, a nawet piętro wyżej. Będę mógł spokojnie zeskoczyć na dół. Przynajmniej tak mi się wydaje. Oho. O, dość szybko wykończyłem go. O, bardzo ładne obrażenia. Że co, proszę? Ty chyba nie wiesz, co mówisz. O, ładnie go rozwaliło. Rozczłonkowałem chłoptasia. No cóż, sam się o to prosił. Te dusze są naprawdę upierdliwe. Za chwilę będę miał level up, z tego co widzę. Bardzo mnie to cieszy. Dobra, co jest na dole? Woda, woda, woda. Zanurkujmy. Czy coś tu jest? Oczywiście token. Przyda się. To możemy iść dalej. Gdzie my jesteśmy? Aha. W jakimś mało fajnym miejscu, gdzie czeka nas chyba mała zabawa. Dobra, już wiem, co należy zrobić. Potrzebujemy tego. Tak. I
Tak? Nie trafiłem. Dobra. Nie chcę już namierzenia, zejdziemy na dół. Widziałem anioła. Gdzieś mi tutaj śmignął. O właśnie, nowy poziom. Od razu sobie dodam skilla regeneracja gniewu, nie? O, tutaj jest eksplozja zadaje, zwiększa zdrowie guli, przywracanie gniewu, tutaj zwiększenie, o, ulepszę gulę na pierwszy poziom. Aha, tutaj jest, może ulepszę później, jako teraz następną umiejętność. Kluki. O właśnie. O to chodziło. Tam jest za daleko. Ale teraz... Aha, teraz muszę się dostać tu. Chyba nie tak. Dobra, już wiem, o co chodzi. Jeszcze ciutkę. O właśnie. Widzicie od razu różnicę? Jak przytrzymałem dłużej, to mnie wyrzuciło, a tak nie byłem w stanie dolecieć do celu. Teraz tak, muszę dostać się tam. W tym celu muszę na pewno na tamtym użyć z maksymalną prędkością, a na tym po prostu. I już jestem po drugiej stronie. Jakaś arena. No właśnie. No chodź tu. Mam coś dla ciebie. Doskonale, egzekucja. Dobra, jeden wyeliminowany. Kolejny wyeliminowany. Świetnie wygląda ta egzekucja. Chodź tu, misiaczku. No chodź tu. Przede mną się nie ucieka. I... Trzeci również wykończony egzekucją. Doskonale. Nie chcę mi się z nimi użerać. No tutaj też chyba będzie trochę za bawy, jak dobrze pamiętam.
Tak, tutaj będzie mały ubaw. Tylko muszę sobie przypomnieć, jak to szło. Dobra. Rozdwojenie. Ciekawe, czy mogę ustawić pod jakimiś innymi skrótami typu. Nie, nie mogę. A tych też nie. Ze startem nie. Szkoda. W takim razie zamiast. Nie no, z pistoletu korzystam. Z tego nie korzystam. To mogłoby być tak. A ten skill się jednak mimo wszystko przyda. Te są zablokowane, z tego nie mogę. No trudno. To w takim razie kontynuujemy. Szkoda, że są tylko cztery możliwe skróty. Bo tak by było dużo łatwiej. Dobra, jestem w środku. I teraz tak. Moim zadaniem jest znaleźć się tam. Czego? Ty. Kręć. Aha. Dobra, w takim razie ten musi być jako drugi. Działa. I teraz tak. Nadal potrzebuję się chyba rozdwoić. Jak dobrze pamiętam. Pewnie nie jestem, to będzie trochę ryzykowne. Ale tak, nadal potrzebuje się rozdwoić. Żeby przeskoczyć na tą drugą stronę. Przeskoczę sobie do skrzynki. Co jeszcze mogę zrobić? Tamta jest teraz jako druga, czyli muszę znaleźć sposób, żeby tutaj
zadziałać z tym. Jak to zrobić? Dobra. Chyba tak. A nie przebrnie przez to. Musi być jakiś sposób. Kręcę tak, to może tam sobie zlecieć. Tam jest połączenie, tylko potrzebuję połączenia tu. Dobra, skrzynki tu nie potrzebuję, tak? Jest mi zbędna. Właśnie. Tam jest portal. I teraz powinno przeskoczyć energia. Znowu muszę się rozdwoić. Trochę to upierdliwe. Dobra, przeszła energia. Teraz jak puścimy, powinna przejść energia tu i odblokować nam portal. Ale skoro już tu jestem, to sobie wyciągnę tego. To sobie wyciągnę, wejdę na górę. Kręcę. Sakra po prostu z tym jest kombinowaniem. Bij z powrotem. Dobra, tu jest odblokowane teraz i mam tu portal. Portal, który dobra, mogę go użyć. A nawet muszę, z tego co widzę. Bo tu jest spaczenie. I teraz pytanie, jaki ja mam... O, właśnie. Tu zniwelujemy. Kolejne źródełko naprawione. I kontynuujemy naszą wyprawę za jedną z dwóch części klucza. Szybko padają na całe szczęście. Dobra, tu jest portal. Czyli będziemy musieli go jakoś użyć.
wrażenie, że będę musiał wrócić. Znaczy nie widzę tutaj nigdzie miejsca. Mogę spróbować przeskoczyć. Tak. O, skrzynka. Jak miło. Jakiś item. No dobra, jestem po drugiej stronie. Aha. I tutaj jest kolejny portal. No to przejdźmy. No dobra. No to w dół. Jak nie mam tędy. O, tu jest woda. Zobaczmy, co jest pod wodą. Mamy tu coś ciekawego, coś, co by nas interesowało. Jakiś artefakt, strona księgi, token, o, coś widzę. Dobra, jest token. Wypływamy. Dobrze jest. Wykończyliśmy kolejne dwa duchy. Aha, jesteśmy po drugiej stronie. Kolega, nie mamy klucza. Ale wszystkie źródła są odblokowane i bardzo ładnie możemy dostać się już do środka. Ale to myślę, że już dopiero w następnym odcinku. Gramy w co chcemy. Darksiders 2. Do usłyszenia. Hej.